Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim przepiski kanale z nowej przygody Minecraftowej. No i chyba każdy widzi, że w tym domku, naprawdę chyba jest coś, tak, tylko nie będzie właśnie w tym odcinku. Będzie coś, co było właśnie na moim kanale rok temu, nie było właśnie tutaj mega ciekawe. Więc tak sobie właśnie pomyślałem, czemuż by tego właśnie sobie nie zrobić, ale troszkę właśnie w nowym stylu. Ponieważ uwaga, chyba tutaj właśnie każdy widzi, że w tym domku znajduje się około 20 skrzynek, jak nie więcej, jak mówię tutaj właśnie w tym materiale. W każdym, uwaga, w każdej skrzynce jest crafting, który jest rzadki, ok? Więc to właśnie w tym materiale będziemy sobie craftowali z Agentixem mega rzadkie przedmioty, a potem właśnie będziemy je właśnie sobie ogólnie właśnie rozdawali, aby żeby było coś w tym stylu właśnie, więc właśnie w tym momencie polecimy sobie po agenta, ponieważ jeszcze właśnie on o tym nie wie, więc zaraz zobaczymy jego reakcję na te w ogóle 20 skrzynek, ok? Ile się właśnie tego drewna nakapać, więc teraz tylko właśnie sobie tutaj polecimy w kierunku agenta, ponieważ jak dla mnie chyba będzie chętny, no skoro chodzi właśnie jakoś o prezenty dla Abry i Babo, więc teraz styk i tych polecimy sobie właśnie tutaj w kierunku agenta, w ogóle w tym miejscu będzie jakiś przydały schody, ok? To właśnie trzeba być na tym pomysłem, więc teraz cyk. Ja znam właśnie jakoś Agentix, widziałem, że buduje, więc serio, i mu to idzie fenomenalnie, okej, ten to ma willę, siema Agentix, siema, no! Ja ci mówię, że naprawdę, że tak się da zrobić, ale nikt mi w to nie chciał uwierzyć, no ale wiesz, jak już jest z tymi ludźmi, co nie? No ale fakt, chcę uwierzyć, Agentix, zgodzę się. Chcę uwierzyć. A nic, nic, nic. Siema, ważne. Siema stary, piona! Słuchaj, no, stary, mam dla nas epicką misję, okej, nie uwierzysz. A ja mam dla ciebie coś równie fajnego, Elvis. Co? No niby co, stary, no niby co? Masz pomarańczowego tulipana. Dzięki, stary, teraz słuchaj w ogóle moją akcję. Co o tym myślisz, aby pobawić się w świętego Mikołaja i zrobić prezenty Abrzy Babo? Co ty stary myślisz, co? Stary, poczekaj, tak pierwsza rzecz, świętego Mikołaja? No co? No, święta są za ile? Za kilka miesięcy? Dobra, gościu, nie za kilka, no, tylko nie, za 2,5, okej, więc stary, weź to właśnie tutaj uspokój. Polecimy sobie właśnie gdzieś do mojej chaty, ponieważ uszykowałem nam przepiskie prezenty do skraftowania, gościu, okej? I ci gwarantuję, że nasi koledzy będą przeszczęśliwi, więc właśnie w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, chore epickie odcinki z nowej serii codziennie. Subskrybujcie odcinki z Agentixem, Abram, Bobo, więc sub, dzwonek musi to właśnie być obecny. Uwaga, uwaga, nawet każda osoba, która w tym momencie strzeli suba oraz dzwoneczek i napisze napiszcie w komentarzu węgiel, otrzymał ode mnie serduszko, więc właśnie w tym momencie tym bardziej kanał subujcie, bo jest to bardzo ważne. A Agentix, stary, to lecimy chyba do mojego domku, co? Brudne to jacuzzi, kurde. Gdzie on zniknął? Gdzie on jest? A czemu to jacuzzi takie brudne? Gdzie on jest? Agentix, ale to jest farma, tu masz normalnie błoto, halo. Agentix, to jest jacuzzi, tylko stary, lecimy, co? Ma, no stary, no. To jest błoto normalnie, no rozumiem, że no. Okej, Agentix, spoko, no i w ogóle zniszczyłeś to teraz, to napraw. Dobra tam. Dobra, Agentix, lecimy. Weź nie psuj wieśniakom upraw, typie. To przecież to my z tego żyjemy obecnie. Wieśniaki, biedak. Dobra, stary, lecimy szybko, lecimy. No może nie mają tych pol jakichś tam mega ogromnych, ale na spoko, więc teraz styk. No trudno, powiem ci, że jeszcze jakoś inne pola potem ulepszę, nie? Ponieważ one są takie dość malutkie, więc teraz ty, gościu, lecimy sobie właśnie. Elvis, zrobisz im farmę ekologiczną? Myślę, że właśnie to zrobię, wiesz, ponieważ no, okay, znaczy dobrze. Taki nie umiem, ale myślę, że taka na właśnie jakaś automatyczna byłaby spoko, więc zostaje, że lecimy do mojego właśnie domu, więc serio, no w odcinku momencie tylko momencie, to wam gwarantuję, że po prostu się dzisiaj serio mnóstwo rzeczy o Minecraftie nauczyć, więc lecimy szybko, gościu, Agentix, zdziwisz się. Wejdź do domku i spójrz na lewo, okej? Okay? Spójrz na lewo, gościu. Witam w moich skromnych progach. Spójrz! Spójrz! Spójrz, Agentix, rozumiesz to? Co jest? Raz, tylko dwa, nie ruszaj, nie? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 skrzynia. 21 skrzynia, stary, nie! Ja ich powinien się zrobić, bo to opinię za dużo, więc trudno. Okej, słuchaj, zaraz Agentix tego. Mam dla ciebie, stary, niewiarygodną wiadomość. W każdej z tych skrzynek znajduje się crafting, którego uznajmy. Właściwie nikt w Minecraftie nie używał, kiedy was tutaj właśnie w tym materiale będziemy sobie tych craftingów używali i chyba nam wiadomo, czy tutaj wy się dowiecie, od czego właśnie na przykład jest ten crafting, ponieważ to jakoś powiem, że mega dziwny. I sam nie miałem pojęcia, kiedy nie miałem pojęcia, ale już wiem, więc tym bardziej to właśnie jakoś z tym polecimy i zrobimy sobie Agentix przeepickie. Co ty myślisz? Co? Co ty myślisz? No dobra, jak oceniasz mój pomysł? Spoko. Więc co? Ciekawe w sumie. Dokładnie, więc ty wiesz co? Startujemy chyba od pierwszego itemu, który właśnie tutaj jest. Uwaga, uwaga, a to chyba znam. Będzie to jest taki, właśnie już taki pierwszy, taki trochę jednak oklepany, ale zobacz, gunpowder oraz paper, zobacz stary, cyk, i mamy tutaj właśnie firework! Firework! Okej, powiem ci, że wiesz co? Weź sobie, masz to jest właśnie dla ciebie, kolego, przygarnij sobie to, czemuż by nie taki, wiesz, no, no skromny prezent właśnie na gwiazdkę ode mnie. Podłóżmy te petardy tym głupim pszczołom. Nie! Agentix, nie! Agentix, skądź! Nie! Nie moje muchy! Głupie muchy. To cię bawi? To cię bawi? Wiesz, ile one tworzą miodu, który ty pijesz? Nie komentuję tego. Ale głupie. Chodź, teraz lecimy. Teraz cyk, to powiem, że taki crafting jednak dość znany, ale drugi, no powiem tak.
Nie mam o tym pojęcia, okej? Okay? Sam o tym nie mam pojęcia, więc sobie dam ktoś wziął tego więcej, ponieważ to jest takie mega ciekawe, że wow. Więc teraz uwaga, moi kochani. Chyba każdy o tym wie, że w ten sposób właśnie tworzymy sobie zupkę grzybową, nie? To jest pewne. Mushroom, soup. Ale uwaga, uwaga. Jak sobie właśnie damy obok tego kwiatka, to mam coś takiego, okej? Okay? To jest w ogóle, nie mam pojęcia, co tutaj chodzi, ale w ogóle, no. Wiecie co? Spójrzcie tam, więc teraz cyk, gościu, cyk i cyk, Agentix. Stary, powiem tak, to cię szokuje, widzisz to? To jest zupka, no, która normalnie znajduje się, wiesz gdzie, nie? W tym właściwie po statkach, no. Dobra, to weź mi, stary, uderz, to weź mi, bo nie mogę jeść, co? Bij mnie, stary, bijemy się, szybko, właśnie, okay, bijemy się. Skacz, bij się, ponieważ muszę ją zjeść, więc teraz cyk szybko, gościu, lecimy, lecimy. To się w ogóle dzieje, halo! O, jest, dobra, jem, okay, stary, uwaga, uwaga, co nam teraz da? Wow! Ona nam daje teraz Night Vision! O proszę! I właśnie, jeżeli się nie mylę, każdy inny kwiatek daje inny efekt, więc Agentix tym bardziej. W ogóle powiedz mi, byczku, czy masz może jakieś te właśnie te grzybki, a to takie brązowe? Ponieważ ich nie. Okej, mam, nieważne, mam już, więc teraz tyk, polecimy sobie, teraz właśnie sobie sprawdźmy na przykład tutaj właśnie jakiegoś tulipanka. Zobaczymy, a mlecze sprawdzimy? Albo wiesz co, daj mlecze. Masz dwa mlecze tutaj jakoś, może w okolicy? Bo, mam mlecza. Dobra, potrzebuję dwóch. O kurde, dwóch, dobra. Okej, stary, wiesz, to mam tu tulipany, więc teraz polecimy sobie właśnie jakoś tutaj z nimi, więc teraz ty, gościu, cyk, zobaczymy tutaj, czy tak to w ogóle działa, więc teraz to było jakoś tutaj tak, to było tak i to było w ten sposób, ej, stary, nie mam pojęcia, okej, mam, okej, więc teraz ty, zobaczymy teraz właśnie, co nam daje to, ponieważ to jest mega ciekawe, Agentix, złap, stary, spróbujmy, co nam daje to, wiesz co, bijemy się, Agentix, bijemy się, bij mnie mocno, Agentix, atakujemy się, dobra, szybko, bij mnie, atak, dobra. Więc teraz ja byście jak, czy padło, nie mam pojęcia, więc teraz tego gościu, okej, mogę. Nie padło. Dobra, mogę. Jemy, stary, jemy, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra. Wow! Weakness! To jest taki, stary, zły efekt. Czyli teraz nie możemy się bić właściwie. No XD, stary, XD! Co ty się w ogóle dzieje? I stary, się nie możemy bić. O, już minęło, spoko. I powiem ci, że to jest nawet beka, nie? Więc fajny efekcik. I to jest taki właściwie crafting, który jest bardzo mało popularny. Ja sobie go tutaj właśnie tylko sprawdziłem w necie, więc z ziomeczki lecimy. A wy nie wiem, czy wiecie, ale uwaga, ma swój drugi kanał, nazywa się on Elvisoka, więc macie właśnie do niego do góry link w karcie i w opisie, ponieważ właśnie na nim macie moje codzienne przebitkie challenge z Bed Warsów. Gościmy, stary, właśnie mam go, bardzo gorąco polecam. A Magentix to. Lecimy z kolejnym craftingiem. Tutaj wiesz to? Ty sobie wiesz to? Dajesz. Ty właśnie w tym momencie sobie zróbmy skrzynkę, ponieważ tutaj właśnie pod koniec odcinka polecimy sobie dobre idę babo i im to rozdamy, więc teraz cyk i cyk. A wiesz co? Zrobię tutaj właśnie jeszcze. A czekaj, a co będzie właśnie tutaj z mlecza? Okej, okay, teraz tak i teraz tak. Masz sobie jednego buchomora może? Nie mam. To sam wybiję, okej? Okay? Dobra, okej, okay, więc teraz tak, okej, okay, to tak. Co ja teraz mam? Co? Nie mam pojęcia, stary, to chyba nic mi nie dało, wiesz? No jakiś efekt miałeś, tu są buchomorki, no właśnie coś było na czerwono. I to, stary, byłoby. Ej, ty. To, stary, była regeneracja chyba, albo healpool. LOL! Ale to jest epickie, tak, bo to było uleczenie chyba, naprawdę, wow! Więc wiesz co, zrobię sobie to właśnie jakoś tych grzybków. Czekaj, mam jeszcze może jakieś te grzybki, czy jednak nie mam. Wiesz co, mam sobie idealnie tego jednego grzyba tylko, więc wiesz co, polecę sobie to właśnie jeszcze szybko po tego tulipana i damy kogoś tutaj właśnie Abrzej Bobo, więc teraz ty, gościu, Cykson i Pykson i Elikson, dobra, kraftujemy, mam tu jeszcze jedną miskę, więc teraz Picobello i to właśnie sobie dla nich pójdzie potem, więc teraz sobie zobaczmy, to jest trzecie. I to właśnie są właśnie, moi drodzy, uwaga, uwaga, pojęcinki, które właściwie sobie każdy może zdobyć w kopalni za pomocą nuryczek, które dają uwagę, uwaga. Nie miałem pojęcia, ale gdybym wiedział wcześniej, okej, okay, uwaga, uwaga, moi kochani. Aha. Ej, Agentix, nie ogarniesz. Co? Słuchaj, jeszcze w wersji 1.14 można było z pojęciem skrawcować nici, okej? Okay? Już nie można. Naprawdę? A ja to uszykowałem, bo to pamiętałem, naprawdę. Okej, okay, to nie było tematu, bo to ja w ogóle to wiem do kopalni, więc nieważne, okej, okay, więc teraz ty, gościu, XD. O nie! Usunęli ten crafting, stary, rozumiesz to? Agentix, jak to zrobiłeś, chłopie? No nie, Agentix to jest taki lamus, że wow, naprawdę, no, weź stąd już wyjdź, co? Weź. Mnie bić. Dobra, to ja kraftuję, okay, więc teraz to właśnie mamy crafting numer 3, pomocy. Czy tam 4, to jest akurat właśnie czwóreczka, która, uwaga, uwaga, daje coś ciekawego, to właściwie ja kraftuję, ale bardzo rzadko, ponieważ, uwaga, uwaga, to nam właśnie daje taki oto przepiękny haczyk, a nawet gościu dwa haczyki, zobacz, rozumiesz to? To wygląda jak kram w toalecie, albo jak pułapka, okay, więc teraz ty, gościu, i więc sobie też jakoś tutaj właśnie odłożymy i na końcu odcinka tam właśnie damy Abrzej Bobo w prezenciku. Powiem ci, że to jest taki, wiesz, niby przydatne, ale mega rzadko, nie? Tego właściwie się mega rzadko używa. Co to jest za crafting? Co to jest za crafting? No już ci, kolega, mówię, to jest właśnie to jest z naszej ukochanej aktualizacji Minecrafta 1.14, które daje, powiem ci, że coś akurat to jest bardzo przydatne, ale zawsze, jak to używałem, to miałem to od mobów, okej? Okay? Więc teraz uwaga, uwaga, to było w ten sposób, więc teraz ty, gościu, teraz ty, okej? Okay? Więc to, mój drogi kolego, daje nam
Kusze! Rozumiesz, to kusze normalnie. A ja zawsze sobie brałem od tych śmiesznych laserów, nie? Wiedziałem, że kusza ma crafting. Naprawdę, tak. Myślałem, że nigdy jej nie robiłem tak samo. Ja też właściwie, więc no troszkę beka, nie? Więc poczko, pewnie się tam ktoś ucieszy, więc teraz cyk, okej. Powiem ci, że to jest taki, wiesz, niby fajne, ale no jednak jest jednak ten łuk lepszy, nie? Żeby nie było łuk jest lepszy w Minecrafcie. Ponieważ no, no to jest takie, wiesz, naładuj to jeszcze, to jest spoko, jak masz dość sporo mobów na dworze, więc teraz cyk i teraz cyk. O proszę bardzo, to jest coś ciekawego, okej, zobacz. Crafting z papieru i kwiatków, zobacz. Uwaga, uwaga. To? Tak. Co nam właśnie daje? Banner pattern, więc no nie mam pojęcia właściwie o co to chodzi, ale to jest chyba coś do tych, do takich, wiesz, bannerów, nie? Minecraftowych, chyba, nie? Więc no, poczko, no, coś do skrzynki leci i będzie dla kolegów w prezenciku. Dobra, to się nawet tutaj widzę, że nie znakuje, więc trudno. Co było to właśnie jakoś następne. To, uwaga, uwaga, Agentix, jest coś, czego pewnie nie znasz. Zobacz sobie, Agentix, zobacz sobie, cyk, zobacz to. To jest no, to. No, co to ma niby być? No właśnie. To jest taki właśnie tutaj w Minecraftie blok nowy, który daje epickie rzeczy. Tylko uwaga, uwaga, to jest piękne, więc teraz cyk, już, czyli cyk. I nie działa. I chyba zmienili crafting, nie gadaj. Zmienili crafting, tak. Czekaj, bo to właśnie był ten blok, okej. Okay. A teraz dali. Aha! Tutaj musi być redstone, okej, okay, czyli ja się po prostu pomyliłem, okej, okay, nie było tematu, to moja pomyłka. Mam tu sobie może jakoś redstone'a, mam, okej, okay, więc teraz ty gościu, to jednak się craftuje, że dookoła jest redstone'ik. I zobaczmy właśnie tutaj, o co chodzi. To jest mój drogi kolego, target co? Block, tak, to jest target block. To jest taka tarcza. Masz jajko może? Albo śnieżkę? Gdzieś było jajo na pewno. No właśnie, okay. Więc wiesz, tam trudno, chyba to właśnie już go nie ma, czekaj, nie mam pojęcia. Ale tylko właśnie nie widzę, ponieważ wiesz, to właśnie, albo nie. Łuk wystarczy nam. Stary. Masz? Okej, okay, zobacz. Teraz rzuć blok, traf w niego, z bliska. Czekaj, okay. Z bliska? Tak, z bliska nawet traf, zobacz. I to właśnie daje sygnał redstone, nie? To jest ogólnie epickie za jakiś, wiesz, wejść do tych baz, nie? Więc teraz ty, gościu, to tam właśnie ktoś sobie bije do skrzyneczki. Bez kitu, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Piękny blok, naprawdę, on daje nam takie możliwości, że wow, nie? A to właśnie następny. Jest taki stary crafting, który zawsze jest używany, uważany za taki, wiesz, marnotrawstwo. Więc teraz ty, gościu, i właśnie w ten sposób kraftujemy sobie w Minecrafcie, gościu, normalnie Rolexa, zobacz to. To jest dopiero prestiż, nie? Dobra. Zegarek ogarnięty, więc tego właśnie jeszcze odłożymy i następnym craftingiem będzie... Temu to się powodzi. Stary, rozumiesz to? 4 sztuki żelaza ułożone, wiesz, w kratkę, nie? Tak samo jak masz w craftingu VQ. Co myślisz, Agentix? Co z tego będzie? Co z tego nie będzie? Mam pojęcia. No właśnie, z tego jest coś, z czego powiem ci szczerze, w Minecrafcie nigdy nie korzystałem, okej? Okay? Zobacz. To jest to. To jest to. To jest stary, czaisz, rozumiesz? Czaisz? Że ten blok tak, istnieje. Tak, stary, on jest normalnie żelazny i jego nie otworzy inaczej niż, wiesz, redstone'em, nie? Dobra, ale to jest dla Oddek, to jest dla Mary i dla Bobo. Jeszcze poczekaj. Teraz się bardziej przyda. Nie będę mógł wpaść w najwyższą pajęczynę. No, ej. Dzięki, więc teraz w tym momencie to jest takie mowy, może nawet i przydatne, ale mega rzadko, nie? Mega rzadko, więc wiesz to, lecimy sobie to właśnie jakoś z next craftingiem, albo nie agentik, wiesz to? Wpierw obecnie mi się tego już więcej nie ukradnie, okej? Okay? Ponieważ to jest takie, wiesz, że jednak bezmyślne, okej? Okay? Zostaw go, niech tam sobie będzie i nie kradnie, okej? Okay? Okej. Okay. Ale odłóż to nie jest dla ciebie. To jest dla Abry i dla Bobo w prezencie na gwiazdkach, tak rozumiesz? To odłóż to w tym momencie, na miejsce! Agentix, no! Agentix, stop! W tym momencie, stop! Odłóż to na miejsce, tam gdzie było, okej, okay, w tym momencie, nie, na miejsce, tam gdzie było i to w takiej samej kolejności jeszcze, dobra. No tak to nie było, no. Teraz Agentix, teraz. A wy ziomczyki też czy wiecie, ale uwaga, uwaga, ma swojego Instagrama, dokładnie nazywa się Elvis Podog Official, właśnie na nim macie moje zdjęcia, ogólnie mnóstwo, nie więc właśnie wam go bardzo polecam, właśnie do niego link w opisie obecnie jest także jak sobie followujecie, to jest jej wbijam w na wasze konta i wam normalnie lajkuje zdjęcie, więc tym bardziej, no panie, no like od Elvisa, to jest w końcu już pan na dzielni, więc tym bardziej Agentix, właśnie mam nadzieję, że na miejscu, co? Okej, udało się, więc lecimy sobie właśnie, że to jakimiś next itemkami, którymi są, uwaga, uwaga, Agentix, zobacz to. Masz pojęcie w ogóle? No to może być, poczekaj. To jest nie blok, który absolutnie się nikomu nie przydaje, okej? Okay? Poczekaj, ale to jest jakiś dropper? Coś takiego coś podobnego. Coś w tym stylu było. Właśnie, zobacz, ale z tym, że to jest takie głupie, okej? Okay? Ponieważ właśnie ten blok, zobacz, on nie strzela na przykład sobie strzałami, nie? Po prostu jak do niego na przykład, czekaj, tylko właśnie jakoś tutaj sobie pójdę po strzały, o ile jakoś w ogóle mam, więc teraz cyk i sobie też właśnie jakoś tutaj szybko stwórzmy przycisk, żeby nie było. Teraz tak, go szukaj, teraz tak, zobacz, Agentix. Normalnie sobie to właśnie myślisz, że budujesz armatę, ale no nie. Po co to w ogóle jest Minecraft, serio, nie mam pojęcia po co, ale spoko, powiem teraz tak, no to jest taki blok, który jest absolutnie nikomu niepotrzebny, okay? Ponieważ no po co, po stary, co? W sumie mówisz, że jest niepotrzebny, a ja bym znalazł dla niego zastosowanie. Jakie? Niby jakie? No na przykład byś miał jakieś zejście do tajnej bazy i byś se wkładał do takiego,
byś se wrzucał do takiego coś przez jakiś hopper i to by wyrzucało gdzieś itemek na jakąś płytkę. Ej, w sumie to jest genialne! I dzięki za pomysł, agentek, dziękuję! To jak ktoś tam, wiesz, bo ktoś budował, to sobie no to ja będę się domyślał, że gdzieś trzeba rzucić. Dobra, okej, okay, dobra. Więc teraz tak powiem ci, że to jest nawet spoko, ale to jest serio bardzo, ale to bardzo rzadko potrzebne, bardzo rzadko. Więc teraz cyk, a wy też właśnie, moi kochani, piszcie, które kratniki znaleźliście, ponieważ to jest serio jak dla mnie, coś większości nowego, więc teraz cyk, teraz właśnie byliśmy jakoś w tym miejscu, więc teraz to, teraz nie to, okej, okay, teraz next, okej. Okay. Okej, okay, agentik, zobacz to. To jest krafting w Minecraftie, który jest ogólnie nowy, nie? On jest właśnie o tej nowej wersji. Zobacz sobie. Ja już wiem, co to jest. A co to niby jest? To musi być chyba ten łańcuch, jak nie. Łańcuch, dokładnie, agent X. To jest, mój drogi kolego, łańcuch normalnie w Minecraftie. Zobacz, to jest właśnie to. Cyk, cyk. To jest ładne, okay, to jest bardzo ładne. To jest blok, który jest idealny do dekoracji, okay, idealny jest, piękny. Pomyślałem, że on jest, że no w ogóle właśnie, go możemy użyć. No właśnie, z niego można robić takie gościu bajery, nie? Na przykład, że coś tam... Dobra, biorę wisi, jednego, nie? Nikt no, się nie skapnie. A no, wiesz, to weź sobie, no w sumie, no weź sobie, no nie ma problemu. Lol, mam łańcuch. Mamy ma już teraz łańcuch, no. A mogę go na siebie założyć? Na szyję. No, niestety nie można na siebie założyć, przykro mi bardzo. Ale mam go. A byłby taki łańcuch normalnie na szyję zakładany, nie? Przykro mi bardzo, ale nie można, no trudno. No wiesz, no nie wszystko można mieć w życiu, nie? Więc teraz tyk, agentik, no... To tak chyba nie działa, wiesz? To chyba nie działa. No i nie mogę sobie się podciągać na tym łańcuchu, co no nie, to za no łańcuch? Nie działa, no przykro mi bardzo, więc teraz cyk! Gdzie my teraz w ogóle byliśmy? To chyba jakoś właśnie w tym miejscu. Dobra, o mam! I to jest właśnie ogólnie crafting, który jest w Minecraftie ogólnie mega nowy i jest on właśnie z tych miotków, który powiem wam szczerze, że właśnie ja nie znałem, ponieważ ogólnie nie jestem takim, wiecie, minecraftowym graczem nowej wersji. Nieobecnie to właśnie jestem, ale nie byłem. I właśnie z tego możemy sobie stworzyć, uwaga, uwaga, przepiękny, uwaga, uwaga, blok miodowy! Juhu, agent, zobacz, jak on jest ładny, co? Zobacz, agent, zobacz. Ale... Jakby nic z niego nie zrobić. Znaczy on jest tylko edukacyjny, nie właśnie. Nie nic go. Czy to w ogóle teraz dropnie, czy nie? Nie mam pojęcia. Okej, dropło! I muszę teraz sobie to normalnie nawet niszczyć łapką, nie? Ale to jest powiedzieć, że bardzo fajne, nie? To jest właśnie idealne do jakichś, wiesz, hodowli pszczół, żeby właśnie sobie z tego nie zbudować, nie? Ale to jest serio piękne. Nie zjesz, a to dobre byłoby do zjedzenia. A jeśli właśnie chodzi o jedzenie, to następny drobiec cię zainteresuje, okej? Ale za chwileczkę, więc teraz ty gościu, cyk, to właśnie jakoś też odłóżmy agentik serio. Następny jest ciekawy, więc teraz cyk właśnie było w tym miejscu, zobacz to. Może to sobie właśnie cztery butelki. To jest właśnie mój drogi kolego miód, który chyba już znasz, co? To będzie wielka butla miodu? Nie! To... taka 5-litrowa butla miodu, agentik. Taka 5-litrowa butla miodu. Nie! Zobaczmy teraz to jest właśnie blok, który jest epicki, okej? Okay? Nie mogę go zjeść? Nie, ale on działa jak slime, ale na odwrót, zobacz, ponieważ jak sobie na... Zobacz, jak sobie skoczysz, zobacz. 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 Jest teraz niech sobie spada, zaraz myślę, że to zaraz. Okej. Okay. On się ogólnie też ma łatwo niszczy. Weź go oddaj, coś go oddaj. Zaraz, tylko mam pomysł. I wiesz to? Dlaczego teraz zobacz w to miejsce na przykład i teraz sobie zobacz to, okej, okay, skacze. Aha, tak to nie działa, okej, okay, spoko. Chyba i zobacz, wystawać. Skacze, u mnie spowalnia, nie? Czyli na przykład uznajmy, że właśnie skoczę z klaski 200 na niego i chyba nie umrę, nie? Coś w tym stylu właśnie, to jest ogólnie musiałbym mega epickie. Musiałbym to zobaczyć. To właśnie taki slime, ale na odwrót, to jest bardzo fajny bloczek. No powiem ci, że pewnie aberka się ucieszy, ponieważ on jakiś tam, wiesz, pszczołek jednak nie ma, więc teraz ty gościu i lecimy sobie do właśnie z następnym itemkiem, który będzie, uwaga, 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 to jest target, czaisz to? No to jest niby. To jest coś, co wygląda bardzo głupio. I to powiem ci, że... Mam pomysł, co to może być. To jest ten taki piecyk do jedzenia? Tak, powiem ci, że właśnie to jest wędzarka, z której właśnie korzystałem jakoś chyba rok temu, więc nie mam pojęcia, więc teraz ty gościu. I to jest właśnie to, okay? To jest właśnie ta wędzarka cała, która powiem ci, że no jest czasem przydatna, ponieważ ona mega szybko to jedzonko przypala, ale no... I w sumie? Wiesz co, ja sobie chyba nawet zachowam, jeszcze może by nie. Sobie to właśnie jakoś teraz postawię i niech sobie to właśnie będzie na jedzonko, ponieważ to właśnie głównie teraz przypalam kotlety. Więc teraz no, bardzo fajne, praktycznie tylko teraz wiesz co? Sprawdźmy to, więc teraz ty gościu, teraz właśnie weźmy sobie węgiel i weźmy sobie jeszcze właśnie tutaj moje mięsko szybko. Już nawet widzę, że noc, więc troszkę to właśnie jest lipa. Okej, więc teraz ty gościu, więc zobaczymy sobie właśnie jak to działa, ponieważ tak serio, z tego nie korzystałem z drogi, więc teraz ty gościu, okej. Okay. Wow, stary zobacz, to jest w ogóle ładne, no. Nie? Otwórz, ej, to mega wow, szybko przepala. To jest szybkie, to jest kilkukrotnie szybciej niż piecek. To jest moje żarcie. Agentix, to jest moje warcie. Ale wiem tylko jednego steka. Dobra, jednego, okej, okay, nieważne, okej, okay, spoko, nie będę tematu. Powiem ci, że to jest mega ogólnie korzystne, nie? I więc next, lecimy sobie właśnie dalej, gościu. Okej, okay, teraz właśnie sobie, o, zobacz to, teraz w ogóle sobie zaraz zobacz to, nie? Zobacz, to jest stary. Jakiś tur. Tor. To tor. Jest jakiś tor, dokładnie, agentik, to jest tor, więc teraz tak i teraz tak, okej, okay, ogarnięte, więc lecimy, gościu, teraz cyk. Powiem ci, to jest taki wychowy, właśnie w ogóle tor najmniej potrzebny, okej? Okay? To jest właśnie ten tor, aktywator, nie? Że sobie to właśnie uznajemy, że na niego sobie znajdzie wagonik, to on aktywuje z tych dobrych redstone, nie? Coś w ten stylu właśnie. To nie jest też głupie, bo to jeżeli... nie jest głupie. Można zrobić ciekawy mechanizm, że na przykład dajesz tory, które idą tak w kółko,
Tak? I ten wagonik za każdym razem, jak przejeżdża przez tor, aktywuje coś. To jest świetne, nie? To jest piękna sprawa, więc w ogóle, gdyby w Minecraftie było można na przykład, wiesz, zmieniać tory, nie? To byłoby świetne, więc teraz ty, gościu, no to właśnie skrzynkę, coś powiem pełną gwiazdę, bo ci leciał sobie właśnie jest next na szybko, w którym będzie, uwaga, uwaga, co tam w ogóle może być, co? O! Coś pięknego, no coś co jest absolutnie nikomu, nigdy nie potrzebne, więc teraz ty, gościu, agent, pamiętaj tak, stary, uśmiejesz się, okej, okay? Uśmiejesz się. Zobacz, to w ogóle teraz w Minecraftie działa, zobacz to. I w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego twórcy Minecrafta stworzyli piecyk w wagoniku, którego nawet nie tworzysz, okej? To jest... Ja wiem, ja... A nie, tego nie tworzysz. To było coś takiego, że mogłeś sobie dać wagonik... Ja to pamiętam jeszcze, jak były wersje jakieś alfa i tak dalej. Tak, tak. W sensie nie, no może nie alfa, ale wiesz, ale takie stare wersje. Ale jakieś wersje, ogarniam o co chodzi, to no ogarniam. No. Kiedyś było coś takiego, że ten wagonik, jak sobie jechał, to tak? On napędzał inny wagonik na przykład ze skrzynką i mogłeś go wysłać gdzieś. Dobra, nawet powiem rozpoczko, ale no mówię, obecnie jest on po prostu niekrasowany, więc teraz ty, gościu, sobie właśnie odłożył i lecił sobie za nextem, w którym będzie, uwaga, uwaga, tutaj właśnie będzie agentik, zobacz, to jest śmieszne. To jest ciekawe. To niby jest. No właśnie, to jest takie no niby nic, ale jednak coś ładnego, więc teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy, teraz ty, gościu, teraz ty, dobra, zobacz to. To jest mój drogi kolego, chyba widzisz, Corzi. Aha. Taki, aha, no wiesz, taki nie za ładny, ale jestem ładny, więc teraz poczko, będzie się właśnie komuś przyda, więc teraz cyk, no powiem ci, że to będzie taki, wiesz, mega świąteczny prezent, więc teraz właśnie polecimy sobie jeszcze z kolegą następnym, w którym będzie, no, jakby nie było, w wszystkich craftingach nie może jednak nie być tego, kompasu, nie? Więc teraz tak, jest teraz tak, no, standard, jakiś standard, który jest ogólnie potrzebny mega, mega rzadko, ale czasem jednak jest, więc teraz cyk, teraz cyk, okej, okay. I lecimy sobie właśnie już sobie z skrzynką następną, w której będzie... O, agentik, zobacz to. A to jest jedzonko, no to, no, znam. To ty, Ramuchie, zobacz, to. To? No to. To jest siodło? Nie, to nie jest siodło, ponieważ siodło nie skraftujesz, wiesz? To jest coś mega ciekawego, a zwłaszcza, jak się weźmie ze skrzynki jakiś bardziej, okej, więc teraz cyk, zrobię sobie właśnie gość tutaj tak i cyk, gościu, dobra. Zobacz, agentik. W tym momencie sobie właśnie jakoś szybko kraftuje. I teraz uwaga, uwaga. A, nie, nie gadaj, nie, co też usunęli? I to był crafting na zbroję dla konia skórzaną, rozumiesz to? Ale ją usunęli ten crafting, o nie! Ja nie gorzej, okej, że ja coś sobie, jak się, nie wiem, robię research, ale się okazuje, że jednak to jednak w Minecraftie nowym usunęli, no świetnie, no. Świetna sprawa, nie? A miałby być tak pięknie, więc teraz ty, gościu, i cyk. To jest właśnie taki, powiem, że crafting mega rzadki, jeśli właśnie chodzi o jego używanie, ale jest ciekawe, ponieważ właśnie z tego możemy sobie stworzyć potężną zupkę z królika, dokładnie, która jest ogólnie, jeśli to właśnie chodzi o głodki, mega, dobra, ponieważ on właśnie, o jeśli nie mylę, no i chyba 5 albo 6 głodków, więc coś właśnie w tym stylu, a więc poczkam, więc teraz ty, gościu, cyk i cyk picobello i teraz sobie jakoś właśnie się polecimy z tym szybko i tu sobie, wiecie, właśnie sobie skraftujemy to, agentik, zobacz to szybko, zobacz sobie to. Zobacz, to jest dziwne, ale okej, okay, dajesz. Co to ma niby być? To jest coś bardzo dziwnego. To jest, i mega... to jest skrzynka pułapka, czy mi się nie, to nie jest skrzynka pułapka. Okej, okay, to jest mój drogi kolego. Uwaga, uwaga, notebook, twój ulubiony. Notebook. Tak, tak, dokładnie, w ten sposób, więc teraz cyk, nawet spoczko. Bo wiesz, odkąd jest ta zielona książeczka z craftingami, nawet się nie zastanawiam na tak, tym, tak, więc robi. Teraz ty, gościu, a właśnie z tego możemy sobie stworzyć tak właśnie mega halloweenowo, taką przepiękną dynię, którą sobie tu właśnie w ogóle zachowam, więc buczku, wiesz co, lecimy. Agentik nie kradnie, okej, nie kradnie, agentik, to nie ma sensu, to właśnie tylko te teraz itemki odłożę, no i co, tylko teraz jakoś od ciebie właśnie to wezmę szybko, dobra, i lecimy, co teraz właśnie szybko bierzemy wszystko i lecimy, wszystkim to właśnie teraz radzać, więc teraz ten gościu, więc sobie jakoś tutaj właśnie polecimy do Aberki i jemu damy coś tam, a potem do Bobo, co? Coś właśnie w ten stylu, więc dobra, teraz ten gościu, i już mamy to właśnie piękny dzionek, więc picobello, lecimy, to właśnie jakoś tutaj nasz tam szedł, więc to właśnie powiem tak, ziomeczki, serio, to był ciekawy na codzienne chore odcinki, przeepickie, więc to już właśnie jakoś tutaj sobie polecimy do Abery na górę, dobra, on to właśnie tam skrzyneczkę, więc teraz sobie właśnie tutaj zróbmy taki myk, że w tym miejscu sobie właśnie przed jego drzwiami do domku damy to, cy gościu, dajmy też to właśnie sobie jakoś tutaj skrzyneczkę, dobra, i dajmy mu, wiesz to, na przykład właśnie, wiesz to, dajmy mu tutaj właśnie ten honey block, damy mu jeszcze honey camp, dobra, damy mu jeszcze tą właśnie śmieszną suspicious steel, tą taką śmieszną właśnie zupkę, damy mu tutaj właśnie dwa chainy, damy mu ten target block cały, damy mu nawet tutaj kurze gościu, czemużby nie, damy mu tutaj właśnie ten cały banerek, damy mu jeszcze tego minecarta, co, czemużby nie, damy mu nawet połowę tego dirta śmiesznego, damy mu dwa fajerwerki i lecimy to Bobo, co, czemużby nie, powiem ci tak, dobra, nawet prezentik spoko, ale wiesz co, więc może teraz właśnie jakaś skrzyneczka, albo to skrzynka, tabliczka, coś w tym stylu, wiesz co, ja sobie to może teraz po prostu pożyczę, okej, okay? Więc teraz cyk, dziękuję bardzo i napiszę sobie to właśnie świąteczny prezent od Elvisa, okej, okay.
I teraz wesołych świąt! Dokładnie, wesołych świąt! Dobra, i teraz jakoś się polecimy do babu, okej, okay, no, beka, ale spoko, więc teraz tych gości polecimy sobie właśnie w kierunku obecnego miejsca zamieszkania Bobiksona. Dobra, okej, okay, cykson, pukson i Bobikson i sobie właśnie tutaj w tym miejscu teraz damy skrzyneczkę. Dobra, okej, okay, właśnie gościła tutaj jest spoko, nie? Więc teraz tak i teraz sobie to właśnie jeszcze szybko zróbmy tak, dobra. I okej, okay, ty właśnie w ogóle jakoś też ogarnię tabliczkę, co? A ja to właśnie okay. sobie teraz kłożę, więc teraz tak, banner, to są właśnie haki śmieszne, no też to właśnie jakoś teraz story, to śmieszną zupkę, fajerwerka, zegarek, kompas, śmiesznego dirta, noteblock, wiesz co, to nawet wezmę, czemuż będzie, wezmę, żeby nie było, trapdoramu też damy właśnie, dropper i chain, czemuż będzie, więc teraz też właśnie tylko byczku dla mnie tabliczkę, okej, okay, ja piszę, okej, okay, dobra, więc piszemy gościu, okej, okay, świąteczny prezent, aha, to nawet to nie wyjdzie, okej, okay. Świąteczny prezent od Elvisa, od Elvisa, okej, okay. Elvis, no co jest, okej, okay. Elvisa, wesołych świąt, więc poczko i powiem ci teraz, jak dla mnie gotowe, nie, wszystko mam to właśnie no, ogarnięte, chyba wszystko Picobello, więc właśnie moi kochani, w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, chore, epickie, ciekawe odcinki codziennie, więc subskrybujcie, dzwoneczku, bo jest to bardzo ważne, a chyba każdy wie, jak serduszko trzymać, bo właśnie byłem na początku filmiku, więc to jest serio bardzo ciekawe i też właśnie, nie wiem, czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, Elviso Games, na którym macie właśnie moje codzienne przepiski, challenge z Bedwarsów, serio, to jakoś, powiem tak, to są takie chore akcje, że nawet agentik nie wierzył, ok, serio, więc teraz właśnie wam go bardzo polecam, macie właśnie link tam do góry w karcie, na dole w opisie i też właśnie mam swojego Instagrama, który się nazywa Elvisa Podłoga Oficjal. Na nim macie moje zdjęcia, relacje ogólnie, mnóstwo mnie i jeszcze więcej, ja nie wiem, serio właśnie co tam go polecam. Followujcie, obecnie jest nawet tak, że jak właśnie followujecie, to jest serio nasze konta i wam normalnie gościu lajkuje zdjęcie, więc tym bardziej na powiem tak, no panie, like od Elvisa, to jest powiem też pan, okej, okay, to jest pan, więc właśnie wam już bardzo dziękuję. No i co? W tym odcinku właśnie byłem na agentik, właśnie jego też polecam kanałek, fajny, ciekawy agentik z Minecraft, świadeczko. No i co? Widzimy się jutro, po to właśnie dla was bija bardzo ogromne, przeogromne i jak chyba każdy wie, co będzie na chwileczkę. Yo!